Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu projektu EduArctic. Dziś o polskich badaniach polarnych. Pod tytuł jest czym są i czemu służą. Zwłaszcza to ostatnie, ten ostatni człon pytania czasem się pojawia w dyskusji publicznej. W kontekście tego, czy rzeczywiście warto wykładać pieniądze na to, żeby wąska w końcu dosyć grupa ludzi zajmowała się skądinąd niezwykle interesującymi zagadnieniami. No ale to może w trakcie będziemy starali się wytłumaczyć, jak to naprawdę jest. Polska nie jest krajem polarnym. No, nie jest, jest to dosyć oczywiste. Prawda? Nie graniczymy ze strefą ze arktyczną, a tym bardziej antarktyczną. Natomiast mamy dosyć bogate tradycje w badaniach. Prekursorzy badań to jest wiek XIX, schyłek no, XVIII. Może nie wszyscy prowadzący badania w strefie polarnej robili to na początku, przynajmniej całkowicie dobrowolnie, ponieważ większa, duża grupa badaczy stref, stref polarnych byli to zesłańcy na Syberię. Oprócz tego oczywiście byli również, przeprowadzili również badania ludzie robiący to od razu całkowicie dobrowolnie. I tak na przykład na, w latach 1898-99 w wielkiej wyprawie szwedzko-rosyjskiej mierzącej długość południka na Spitsbergenie, uczestniczyło dwóch Polaków, którzy byli pracownikami Uniwersytetu w Petersburgu. Na drugim końcu globu, w podobnych latach, bo 1897-1899, dwaj Polacy, Artoski i Dobrowolski, uczestniczyli w wyprawie belgijskiej do Antarktyki i no, byli, w składzie załogi statku, która po raz pierwszy zimowała w warunkach antarktycznych. Arctowski pracował w Belgii wcześniej, natomiast Dobrowolski dotarł tam również jako uciekinier z zesłania, chociaż takiego dosyć łagodnego, bo miał nakaz mieszkania w Tbilisi. Natomiast duża grupa to byli ludzie zesłani na Syberię, zmuszeni tam do, do zamieszkania, albo byli już zaawansowanymi badaczami, albo zainteresowali się pewnymi rzeczami już w trakcie pobytu i stali się wybitnymi zresztą specjalistami. Ta mapka schematycznie pokazuje, gdzie naszych badaczy prowadził los. Jak widać duża część na wschód od Jeniseju była objęta ich podróżami. Potem powróci, część z nich wróciła po I wojnie światowej, po rewolucji do kraju i kontynuowała swoje badania. Natomiast znaczy wróćmy jeszcze na... Trochę później zaczęły się badania, w okresie międzywojennym już, zaczęły się badania na Spitsbergenie. W 1920 roku został podpisany traktat spitsbergeński, oddający ten archipelag pod władzę Norwegii, ale zezwalający równocześnie wszystkim uczestnikom traktatu na prowadzenie badań naukowych i działalności gospodarczej na archipelagu. Później ten zapis został rozszerzony, że te obie dziedziny muszą być realizowane zgodnie z, z prawami norweskimi. Co do badań, to jest w tej chwili przynajmniej duża grupa, bo na Spwitbergenie jest 14 państw ma swoje stacje. Tylu było pierwszych uczestników traktatu. Natomiast gospodarcze, gospodarczą działalność prowadzą tam tylko Norwegowie i Rosjanie. Polacy podpisali traktat szwitbergeński. W 1925 roku, więc kiedy zbliżał się drugi rok polarny lat 1932-33 mieliśmy już pełne prawo do tego, aby zorganizować wyprawę na Spitzbergen. No, pomysły były różne. Takim pomysłem najbardziej spektakularnym było zorganizowanie wyprawy poświęconej badaniom magnetycznym, ale wędrujących po lodzie na południku chyba 15 stopni, po lodzie przy pomocy amfibii. Pomysł nie został zrealizowany głównie z powodów finansowych, jak w każdym razie twierdzą twierdzili organizatorzy, bo ponieważ byli już... Konstruktorzy, którzy chcieli zbudować te, takie, zaprojektować takie amfibie, i był nawet jakaś fabryka, która była gotowa je zbudować. No ale wyprawa w wersji MAX nie wyszła, nie udała się to zrealizować. Natomiast zrealizowaliśmy pierwszą wyprawę w latach 32-33 na Wyspę Niedźwiedzią. W wyprawie wzięło pięć osób. Dwie z tego pracowały tylko w sezonie letnim, profesor Lijon i pan Gutzman, a trójka Siedlecki, no, Centkiewicz, Łysakowski pracowali przez cały rok. Wyprawa przyniosła bardzo, du, bardzo dobre wyniki. Zostały one opublikowane w kilkunastu tomach, dobrze przyjęte przez środowiska naukowe, co pozwoliło nam, ułatwiło nam bardzo organizowanie następnych wypraw. W 1934 roku zorganizowano już wyprawę na Spitzbergen całkowicie samodzielnie. Miała ona pracować na południe od Van Mienfjordu, prowadzić badania geologiczne i badania podstawowe, ponieważ miały, miała pracować w terenie, w którym był jeszcze zupełnie białą plamą. Rzeczywiście została wykonana mapa topograficzna zdjęcia, Fotogrametryczne do tej mapy oraz mapa geologiczna. Efekty były znowu bardzo dobre, chociaż część materiałów publikowana była dopiero po wojnie. W 1936 roku na Spitsbergenie pojawiła się trójka hmm, sportowców, badaczy pod kierownictwem Siedleckiego, która przewędrowała. Przewędrowała Spitzbergen z południa na północ. Zaczęła w Horsundzie, z Horsundu powędrowali na południe, potem na najbardziej północny przylądek Spitsbergenu, Forlegenhuken, i wrócili do Isfjordu. W zasadzie przejście można było zakwalifikować jako sportowe, chociaż ma zwłaszcza Siedlecki, przywiózł dosyć bogate zasób informacji, obserwacji geologicznych i szereg prób. W 1938 roku jeszcze raz zorganizowaliśmy wyprawę na Spitsbergen, tym razem na, dosyć daleko na północ, w rejon Forlandsundet, czyli na, na Kaffierę, gdzie obecnie mamy stację. Ta stacja była, ta, ta prace, wyprawa miała charakter naukowy, czysto geomorfologiczny. Profesor Klimaszewski, który był jej uczestnikiem, opracował szereg metod badań osadów lodowcowych, które potem, te metody zastosował w interpretacji morfologii obszaru Polski. Równocześnie z ośrodka wrocławskiego profesor Kosiba zorganizował wyprawę na Grenlandię, na zachodnie wybrzeże Grenlandii i oprócz tego uczestniczył w dwóch wyprawach duńskich. Wojna przerwała tą działalność oczywiście. No, zmniejszyła częściowo grono badaczy polarnych, a poza tym no, pierwsze lata po wojnie były dosyć trudne. Prawda? Znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny, więc możliwości wyjazdów takich były dosyć wątpliwe. Dopiero w 1956 roku, kiedy zbliżał się kolejny Trzeci Międzynarodowy Rok Polarny, zwany też pierwszym wielkim Międzynarodowym Rokiem Geofizycznym, udało się przekonać władzę do udziału w, tym, w działalności tego roku. Została zorganizowana geofizyczna stacja w Wietnamie. Później została i pozwoliła na utrzymywanie przez szereg lat dobrych kontaktów z Wietnamem. W tej chwili one są odnowione po, przerwach, po przerwie związanej z okresem wojny. Najważniejszym wydarzeniem roku geofizycznego było zbudowanie Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie na Spitsbergenie. Natomiast z nieco z pewnym opóźnieniem w stosunku do roku geofizycznego otrzymaliśmy w darze od związku radzieckiego stację Oasis na Antarktydzie w oazie Bangera. Stacja znajduje się w Antarktyce Wschodniej, w Antarktydzie Wschodniej 160 km od wybrzeża od granicy lądolodu, co sprawia dosyć poważne trudności logistyczne, bo trzeba wylądować albo dopłynąć lodołamaczem do bariery lodowej i startując stamtąd helikopterami dostać się do stacji, bądź też wylądować w rosyjskiej stacji Mirnej i korzystać z ich transportu. Polska grupa została zawieziona do oazy. Tak, na, tak stacja rosyjska nazywała się Oazlis. Natomiast w momencie przekazania jej polskim władzom została nazwana stacją Dobrowolskiego. To jest historyczne zdjęcie stacji z roku 59. Potem stacja była używana rzadko. W 1976 roku była tam przez kilka dni grupa biologów, potem w 1978-1979 była ponownie duża wyprawa geofizyczna, natomiast po tym nastąpiła całkowita blokada, stacja została zamknięta i uruchomiona dopiero... W bieżącym sezonie, w listopadzie ubiegłego roku, czteroosobowa wyprawa Instytutu Geofizyki pojechała, czy popłynęła na Antarktydę, została dotransportowana do stacji i pracowała tam przez trzy miesiące, doprowadzając stację do można stanu, w którym można ją będzie uruchomić, sprawdzając również możliwość zainstalowania automatycznej aparatury pomiarowej, bo jak stacja jest dosyć trudno dostępna i trudno zakładać, że co roku uda się wysłać tam grupę ludzi. W 1977 roku została założona polska stacja na Wyspie King, Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych. Stacja została założona w pewnym sensie pod przymusem. Znaczy, Polska się natychmiast zgłosiła do traktatu antarktycznego, który został podpisany w roku 1959, ale tam istniał wymóg posiadania własnej stacji, aby być pełnoprawnym członkiem traktatu. No to trochę trwało, ale uda, udało się w 1977 roku tę stację zbudować. Stacja miała zasadniczo charakter biologiczny. Jej zalążkiem były rejsy badawcze, które były związane z działalnością polskiej floty rybackiej na Oceanie Antarktycznym. Traktat Antarktyczny wymagał, aby prowadzić badania na tym obszarze, na którym chce się prowadzić działalność gospodarczą. To jest główny budynek stacji, tak zwany samolot, no w tej chwili już mocno wyeksploatowany. W bieżącym roku zaczęła się już budowa nowej stacji, całkowicie, praktycznie całkowicie od podstaw. Oprócz tych stacjonarnych badań w Antarktyce prowadziliśmy również badania. Przy pomocy ekspedycji. Instytut Geofizyki łącznie z przedsiębiorstwem poszukiwań geofizycznych Geofizyka w Toruniu przeprowadził dwa rejsy badawcze nazywane wyprawami geodynamicznymi, przeprowadzając sejsmiczne badania północnego czy północno-zachodniego wybrzeża Półwyspu Antarktycznego i ciśniny Bransfielda, geologicznie mówiąc rowu Bransfielda, pomiędzy Półwyspem a Szetlandami Południowymi. Mocne przekroje pokazują kontakt płyty Antarktycznej z początkiem strefy subdukcji płyty pacyficznej. W tej chwili ta strefa jest już nieczynna, zamiast tego rozwija się rów ryft Rowu Bransfielda. Tu widać granicę pomiędzy skorupą a płaszczem. To jest więcej granica zwana granicą Moho. Przekroje geofizyczne wykonane na, w rejonie Antarktydy to było pierwsze 1100 kilometrów profili sejsmicznych, jakie w ogóle w tym rejonie były wykonane. Ponieważ potem nasza flota przestała w ogóle działać na południu, więc stacja antarktyczna działała tak mocno w sposób ograniczony. Natomiast traktat antarktyczny zakazał poszukiwania ropy i gazu, wobec czego nie było chętnych do płacenia za rejsy, które byłyby prowadzone czysto dla celów czysto naukowych. Stąd te 1100 kilometrów pozostaje jako pierwsze, które zostały tam wykonane, no ale potem nasi kontynuatorzy, głównie Argentyńczycy, Brazylijczycy, ale również Chińczycy i British Antarctic Highway, przeprowadziło już w tej chwili setki tysięcy kilometrów profili rozwiązując dosyć szczegółowo budowę otoczenia kontynentu Antydy. Intensywność działań na północy była większa. Po zbudowaniu, po zbudowaniu stacji polarnej w Horsundzie w 1957 roku stacja pracowała przez rok wyprawa, pierwsza wyprawa kierowana przez profesora Siedleckiego, działała tam prowadząc bardzo intensywne badania. Potem jeszcze przez dwa lata udało się organizować tam wyprawy na, w sezonie letnim w ramach tak zwanego programu współpracy geofizycznej, a potem skończyły się pieniądze i stacja została zamknięta. Przez szereg lat była używana od czasu do czasu przez niewielkie grupy uczelniane, którym udało się wyjechać na Spitsbergen, natomiast zimą była używana przez Norwegów jako baza dla polowań i w związku z tym dosyć mocno zniszczona w latach 70 na początku lat 70 ośrodek ośrodkiem który rozwijał rozwinął dosyć wyraźnie badania polarne był ośrodek wrocławski kierowany przez profesora Kosibę w 74 roku w 71 roku została odbyła się pierwsza wyprawa i została założona stacja stacja na, na przedpolu lodowca Warenschelda. Potem kolejne stacje były zakładane nad Belsundem przez UMCS przez w Zatoce Petunia przez Uniwersytet Mikołaja Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Kafiejże przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Stacja w Horsundzie była zbudowana z elementów takich modułowych przywiezionych w Polsce. W Polsce ją złożono całkowicie, potem rozebrano i ponownie montowano na miejscu. Założeniem było, że elementy, z których stacja ma być budowana, mogą być tak ciężkie, czy tak lekkie, aby mogły go przenosić trzy osoby przy użyciu jakichś najprostszych narzędzi. Stację udało się w ciągu sezonu zbudować i w takim budynku zimowała pierwsza wyprawa i pracowały przez pewien czas kolejne wyprawy. W, dopiero w 1978 roku udało się ponownie doprowadzić do uchwalenia programu badań polarnych i uruchomienia ponownie stacji. Pierwsza wyprawa lato spędziła w namiotach, bo stacja była ro, praktycznie rozebrana i zbudowana od początku. No, uzyskała może nie najpiękniejsze, ale Ściany dobrze chroniące przed wiatrem i mrozem, bo z płyt laminowanych płyt styro, styropianu oklejonych powłoką aluminiową. Oprócz tego, do stacji od tej pierwotnej stacji, którą tradycyjnie nazywa się budynkiem zimowym, do tej chwili dobudowano tak zwany budynek letni, stację le dla letników, ponieważ program badawczy przewidywał, że oprócz grupy zimującej będą na Spitsbergenie pracowały grupy regionalne, oś regionalnych ośrodków, przypływające tam tylko na okres letni. Stacja przeszła jeszcze raz dosyć poważny remont w latach 2000. 2000-2005 powiedzmy, dostała bardzo porządną elewację drewnianą. Kolor został narzucony przez Norwegów. Chodziło o to, aby latem możliwie mało była widoczna na tle tundry. No, że zimą byłaby lepiej widoczna, to nie miało specjalnego znaczenia, bo i tak jest na ogół zasypana śniegiem. Stacja dostała dwuspadowy dach, powiększono zabudowania agregatorowni warsztatów, dobudowano dużą halę magazynową. Stacja w tej chwili jest bardzo, można powiedzieć, luksusowym ośrodkiem badawczym. Na początku lat 70. zaczęła się działalność Grupy Wrocławskiej. Pod moreną czołową lodowca Werenszelda zbudowano domek nazwany Baranówką, ponieważ najbardziej aktywnym uczestnikiem tych wy wypraw był Stanisław Baranowski. Później zginął niestety na Antarktydzie. Ale stacja pracowała i pracuje do tej chwili. Zasadniczo jest przeznaczona dla grup letnich, chyba lub wiosennych. Bo dajmy, że badania glaciologiczne prowadzi się na ogół w marcu, kwietniu, maju, kiedy na Spitzbergenie jest jeszcze zima, mimo że... U nas jest już wiosna. Ten okres jest bardzo dobrym okresem do badań, dlatego że jeszcze jest mróz, czyli lodowce jeszcze są martwe. Jest dużo śniegu, można się swobodnie poruszać przy pomocy skuterów śnieżnych, a już jest dzień, co jest dosyć istotne. W 1974 roku głęboko w fiordzie Horsund na półwyspie Treskelen Zbudowano, powiedzmy, domek, bazę, baza dla wypraw organizowanych przez Instytut Paleozoologii. Niezbyt ładna architektonicznie, ale bardzo użyteczna. Dawała schronienie sześciu osobom prowadzącym w tamtym rejonie badania. Stacja funkcjonuje do dziś, jest pod bezpośrednią opieką naszej stacji w Horsundzie i przez, ni przez nią jest użytkowana jako taka wysunięta baza terenowa. W 1975 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował wielką wyprawę śladami wyprawy, o której mówiłem z roku 38 daleko na południe, północ w rejon Kafejry. To jest jedyna stacja, która pracuje w interiorze na terenie, który nie jest rezerwatem. Stąd została dosyć skutecznie rozbudowana, ponieważ nie wymagało to spełnienia bardzo rygorystycznych warunków, które dotyczą wszystkich innych naszych stacji. Stacja jest zasadniczo przystosowana do działań grup letnich, ale były dwie próby zimowania tam, zimowały po dwie osoby, przy czym raczej było to, były to próby typu traperskiego przy bardzo ograniczonych programach badawczych dotyczących głównie meteorologii. W centralnej części Spitzbergenu w Zatoce Petunia od 80, 1986 roku pracowała i pracuje stacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez szereg lat na początku korzystała z udostępnionego przez gubernatora Domku Traperskiego, ale Domek został uznany za zabytek i gubernator no, nie pozwolił dalej z niego korzystać, natomiast wyraził zgodę na funkcjonowanie dalej stacji. Przez dwa lata była taka, stacja była taka prymitywna, prowizoryczna w postaci namiotu, a następnie udało się postawić dwa kontenerowe domki i stacja pracuje w dalszym ciągu. I pytanie, o którym mówiłem na samym początku, po co to wszystko? Inwestujemy w budynki, inwestujemy w ludzi, inwestujemy w aparaturę naukową, również samopiszącą, a więc dosyć kosztowną. Co nam z tego? No, pierwszą, pierwszym i głównym czynnikiem, może niekoniecznie dającym się przeliczyć na pieniądze, jest ciekawość świata i ambicje naukowe, przekazane nam niewątpliwie przez tych naszych prekursorów badań. Następny problem jest już naukowy. W geologii, nie tylko w geologii, obowiązuje prawo aktualizmu czy prawa uniformitaryzmu, które w najprostszy sposób można sformułować w ten sposób, że procesy zachodzące na Ziemi zachodziły w całej jej historii według tych samych praw. A więc obserwując szereg współczesnych procesów można odcyfrować to, co na Ziemi zdarzało, zdarzyło się w jej geologicznej historii. Stąd, ponieważ na początku XIX wieku powstała teoria zlodowaceń kontynentalnych i w tym była, yy, był pomysł taki, że teren polski, całego niżu europejskiego, był pokryty przez lądolód, przynajmniej raz, no to spowodowało konieczność znalezienia metod badawczych, żeby to potwierdzić, a więc badania na, w rejonach polarnych. Następne to stwierdzenie, że współczesne zmiany środowiska przyrodniczego zachodzą w strefach polarnych w sposób znacznie bardziej czytelny i szybszy niż dzieje się to dalej na południu. Wobec tego prowadzenie tam badań jest w efekcie bardziej owocne. No i ostatnia sprawa to są przepisy prawa międzynarodowego. Traktat Spitbergeński nie wymaga, ale późniejsze jego Uzupełnienia stanowiły również taki warunek, że limity połowowe w norweskiej strefie Morza Barenca były mogły być przydzielane wtedy, kiedy prowadzi się na tym terenie badania. Stąd nie, no, tutaj byliśmy w dobrej sytuacji, bo już od wielu lat istniała nasza stacja, a poza tym czy równolegle Instytut Oceanologii prowadzi intensywne badania przy pomocy statku Oceania. No a traktat Antarktyczny, jak wiem, był jednym z powodów, dla których powstała stacja w Zatoce Admiralicji na King George. Kilka przykładów wyników. No, na stacji, stacji w Horsundzie, na domowym, można powiedzieć, lodowcu lodowcu Hansa zostały zainicjowane badania sejsmiczne wstrząsów wywołanych ruchem lodowca, tak zwane ice -quake. To były badania pionierskie, Polacy je rozpoczęli. Tu jest przykład zestawienia... Miejsc wstrząsów lodowcowych zachodzących w podłożu to są te czerwone punkty i w masie lodowca to są punkty niebieskie. Cienka niebieska linia łącząca kilka trójkątów to, to jest linia stanowisk sejsmometrów ustawianych sezonowo na, półwysp, na lodowcu Hansa. Oprócz tego systematycznie prowadzony monitoring sejsmiczny pozwolił na zlokalizowanie szeregu obszarów aktywności sejsmicznej na Spitsbergenie, na Svalbardzie, bo nie tylko na Spitsbergenie, ale i na pozostałych wyspach, ale również na Obserwacje sejsmiczne tego, co dzieje się w obrębie ryftu atlantyckiego, który na zachód od Spitbergenu nosi nazwę grzbietu Knipowicza, a dalej rowu Moloja. Oprócz stacjonarnych badań prowadzonych na stacji, były również, podobnie jak geofizyczne rejsy na południu, były przeprowadzone badania sejsmiczne obejmujące zarówno ląd, zarówno Spitsbergen, jak i strefę Morza Grenlandzkiego do, do grzbietu Knipowicza lub powiedzmy nieco, nieco dalej na zachód. Efekty są, jak widać na rysunkach z boku, to jest przekrój obejmujący skorupę ziemską należącą do zachodniej, północno-zachodniej części płyty, kontynentalnej płyty euroazjatyckiej. Tu widać, ta linia to jest granica Moho, czyli granica skorupy i płaszcza. Widać, że pod Spitzbergenem Grubość skorupy osiąga kilkadziesiąt- trzydzieści kilometrów, natomiast skorupa kontynentalna się kończy i na jej miejsce pojawia się cienka, bardzo skorupa oceaniczna. W głębi Moloja grubość skorupy oceanicznej wynosi zaledwie 4 kilometry. Jest to jedno z miejsc w ogóle na Ziemi, gdzie stwierdzono tak cienką warstwę skorupy. Podobnie wygląda przekrój prowadzony dalej na południe. To jest obszar skorupowy. Tutaj mamy strefę ryftu atlantyckiego i dalej oceaniczna płyta w kierunku Grenlandii. No i jest problem zlodowaceń i wpływu zlodowaceń na rzeźbę kontynentalną. Mapa pokazuje maksymalny zasięg zlodowaceń pleistocęńskich. Jak widać, duży, znacznie większy obszar obejmowały one na płycie laurentyjskiej, łącznie z Grenlandią. Natomiast na płycie euroazjatyckiej obejmowały Część Europe, północną część europejską i północno-zachodnią część syberyjską, czy azjatycką. Jak widać, duża część północnej Azji nie była objęta zlodowaceniem kontynentalnym. Te niewielkie obszary to są obszary zlodowaceń górskich. W tej chwili znaczy wynika to stąd, że ten obszar miał bardzo, był bardzo i jest pozostaje bardzo suchy. Wielkość opadów jest tak nieznaczna, że w ciągu sezonu letniego cały śnieg topnieje i nie ma możliwości jego nagromadzania. Oczywiście w czasie rozwoju zlodowaceń kontynentalnych cały ocean arktyczny plus północna część Atlantyku, zarówno Zatoka Bafina, jak i Powiedzmy okolice Islandii i tutaj daleko do wysp brytyjskich były pokryte stałą pokrywą lodu morskiego. Również pokrywą lodu morskiego było pokry, pokrycie lodem morskim miała, miało morze Beringa. W tej chwili widać w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat, po tyle minęło od maksimum ostatniego zlodowacenia. Z ob ogromnego obszaru zlodowaceń kontynentalnych została nam tylko Grenlandia i niewielkie cza czapy lodowe na Islandii i Nowej Ziemi. Przy czym co do tych ostatnich nie jesteśmy pewni, czy są to czapy lodowe będące przetrwałą. Y śladem dawnego zlodowacenia kontynentalnego, czy też są to odbudowane w małej epoce lodowej kopuły lodowe. Natomiast, jak widać, pokrycie lodem Oceanu Arktycznego jest obecnie dosyć kiepskie. Tu widać, to jest koniec lata, czyli początek jesieni, kiedy zasięg pokrywy lodowej Oceanu Arktycznego jest najmniejszy. Jak widać już wolne od lodu jest cały obszar wzdłuż wybrzeża euroazjatyckiego, co ma dosyć istotne znaczenie w tej chwili dla gospodarki Federacji Rosyjskiej znaczyła tutaj tak zwaną północną drogę morską, obecnie służącą głównie do wywozu wydobywanych na brzegu, na granicy kontynentu, ropy, ropy i gazu. Natomiast no, również otwarte dla żeglugi, są cieśniny archipelagu kanadyjskiego, ale z racji małego zagospodarowania tego obszaru droga, tak zwane półno, przejście północno-zachodnie, nie ma takiego znaczenia gospodarczego, pewnie nie będzie miało, jak ma w tej chwili północna droga morska. Jak, Zastosowanie, czy jak wyniki badań na północy odbiły się na badaniach na obszarze Polski. No jak mówiłem, pierwsza teoria zlodowacenia kontynentalnego mówiła, że na obszarze Polski było prawdopodobnie raz jedno zlodowacenie. Tu mapa pokazuje, że tych zlodowaceń było bardzo wiele. Wyznaczono kolejne ich zasięgi. Jeszcze w tej chwili są dyskusje, jaka jest ranga po niektórych z nich, ale generalnie mamy tych zlodowaceń wyróżnianych aż osiem. Szczegółowo szczegółowa opisy form związanych z każdym tym z każ takim zlodowaceniem są dosyć obszerne, literatura jest dotycząca tego jest ogromna. No, teoretycznie badania lodowców szwitsbergińskich, czyli lodowców subarktycznych, podobnie jak górskich, są podstawą do tworzenia pewnych fizycznych modeli tworzenia i ruchu lodowców. Tu mamy taki schemat, w jaki sposób następuje nagromadzenie i skąd bierze się ruch lodowca górskiego. Linia równowagi to jest linia poniżej której więcej, przynajmniej albo tyle samo, albo więcej śniegu topnieje niż się osadza. Natomiast powyżej Ilość śniegu topniejącego jest mniejsza niż spadającego, wobec tego następuje tutaj akumulacja, nagromadzanie, a więc zwiększenie obciążenia. Zwiększenie obciążenia powoduje ruch lodu do strefy Ablacji, gdzie on topnieje. Transport, ruch lodu powoduje również transport osadów zawartych w lodzie. No i aktualne badania meteorologiczne, jeśli są prowadzone przez dłuższy czas, mają już swój wyraz klimatyczny. Tu jest przykład badań pomiarów średniej temperatury miesięcznej w stacji Horsund od roku 1978 do 2000. Te punkty to są średnie miesięczne, każdy taki V to jest jeden rok. Czerwona linia pokazuje tendencję. Jak widać, tendencja wzrostu średniej temperatury rocznej jest bardzo wyraźna. Im dłuższe są ciągi pomiarowe, tym są one bardziej wartościowe. W tej chwili nasze obserwacje Meteorologiczne ze stacji Orsundzie są jednymi z najdłuższych w północnej Europie. Natomiast efekty są takie, że przyrost temper średniej temperatury rocznej jest w rejonie... Spitbergenu, a więc w rejonie Arktyki, prawie cztery razy większy niż średniej globalnej. O ile średnia globalna w tej chwili przyjmuje się, że przyrost w okresie od rewolucji przemysłowej do dziś wynosi około 1,5%, to na Spitbergenie wzrost temperatury wynosi około 4%. Nieco bardziej skomplikowane wnioski, do, do bardziej skomplikowanych wniosków prowadzą obserwacje wzrostu średniej miesięcznej ilości opadów. Jak widać, ta linia już nie jest taka jednostajnie wznosząca. Ma tutaj pewne, pewne maksimum w środkowym części okresu i ponowny wzrost w, w latach bliskich 2000. Wzrost opadów. Jest to sumaryczny wzrost zarówno śniegu, jak i deszczu. Problem jest taki, że opady rosną, ponieważ rośnie temperatura, więc rośnie wilgotność powietrza. Ilość opadów rosną na poniżej linii równowagi powoduje oczywiście ablację lodowców i ich zmniejszanie. Natomiast opady powyżej linii neutralnej powodują nagromadzenie ilości śniegu. Wobec tego ilość śniegu tam, ilość śniegu wchodząca do systemu lodowców jest coraz większa. Dlatego same obserwacje bezpośrednie wzrostu czy rozwoju górnych części lodowców nie korelują zupełnie z ogólną tendencją ich cofania związaną z ociepleniem klimatycznym. No i to oczywiście istnieje bardzo duża możliwość badań geomorfologicznych, szczegółowych badań form związanych z działalnością lodowców. To jest widok na północną stronę fiordu i interior w tym kierunku. Polska stacja polarna znajduje się w tym miejscu nad Zatoką Białego Niedźwiedzia. Natomiast to jest nasz domowy lodowiec, lodowiec Hansa, który ciągnie się tam 14 km w głąb interioru. Lodowiec, który kończy się na lądzie w odróżnieniu od Hansa, który wpływa do, bezpośrednio do fiordu, lodowiec Werenschelda. Tu na pierwszym planie zdjęcia jest morena czołowa tego lodowca, pod którą znajduje się stacja Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj widać czoło lodowca, które w małej epoce lodowej, czyli tam sto kilkadziesiąt lat temu, sięgało do tych moren czołowych. Cofnęło się dosyć wyraźnie. Mamy więc możliwość szczegółowych obserwacji, jak tworzą się osady, czy morfologiczny obraz tzw. zandru wewnętrznego i osadów moreny dennej. To, to są warunki, które obejmowały w dużej mierze cały obszar. Niżu Polskiego. Stąd obserwacje szczegółowe są niezwykle ważne. Tu jest przykład Moreny Środkowej, wbrew morfologicznemu podobieństwu to nie jest nasyp kolejowy zbudowany przez jakiś kosmitów, ale wynik transportu materiału osypującego się ze stoków gór oddzielających dwa kolejne cyrki pulfirnowych, zasilających lodowiec. Tu mamy wypływ jednej z rzek lodowcowych odprowadzających latem wodę z całego obszaru lodowca. I ten sam obszar, również jest on najbardziej w tej chwili intensywnie badany, skomplikowany zarys czoła lodowca z obszarami tak zwanych naledzi, czyli form lodowych powstających w wyniku wyciskania wody pod ciśnieniem przez w obrębie osadów na przedpolu. To samo czoło lodowca, tutaj rozległe moreny boczne u podnóża Angelfiele, brama rzeki lodowcowej odprowadzającej wody z lodowca do zatoki i morena czołowa, którą widzieliśmy na poprzednich zdjęciach od jej strony. W badaniach jaskiń lodowcowych można się przekonać, można odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób materiał skalny jest wciągany w obręb lodowca w miarę jego narastania oraz jak w wyniku ruchu lodowca i wytapiania tego materiału tworzą się osady moreny dennej. I tu możemy na żywo obserwować każdy proces, jaki zachodził również na całym terenie Polski, kiedy był on, kiedy była pokryta lodem. Ale wnętrze lodowca dostarcza nie tylko tych tak, czysto naukowych Danych jest również miejsce dla sportowej eksploracji studni lodowcowych, ale również na, do obejrzenia niezwykle interesujących form krystalizacji lodu, jak widać tutaj. W sąsiedztwie lodowców rozwijają się rozmaite formy około lodowcowe, tak zwane formy peryglacjalne. Tu mamy przykład pierścieni gruzowych, czyli tak zwanych gruntów strukturalnych, powodów, powo wynikających, czy powstających w wyniku wymarzania drobnych, dosyć dużych bloków skalnych i tworzących takie placki drobno, drobnoziarnistego materiału obszar, który najłatwiej jest zasiedlany przez roślinność tundrową. W kopalnych osadach glacjalnych na terenie Polski takie formy też były znajdowane, więc interpretacja ich środowiskowa była w ten sposób na podstawie obserwacji spitzbergeńskich stosunkowo łatwa. Tu mamy przykład wiosennego topnienia tzw. Tak przylepy, czyli warstwy y, takiego wału lodowego zbudowanego na brzegu w strefie brzegowej. Te kopce to są y, bryły lodu przysypane przez y, materiał wyrzucany na ląd w czasie sztormów. Potem pozostają po tym wzgórza żwirowe rozdzielone obszarami drobnego materiału. Gdzieś tego typu form na Niżu Polskim nie możemy stwierdzić, no bo tam z morzem było raczej mizernie. Natomiast tego typu formy, czy interpretacja tego typu form była przydatna do interpretacji form nagromadzenia osadu na dnie Bałtyku, tam gdzie granica lądolodu łączyła się, czy stanowiła linię brzegową zbiorników np. Bałtyckiego Jeziora Lodowego. No i, i mówiłem o tym, że lodowce, czoła lodowców się cofają. Tu mamy przykład na nie, obserwacji, jak cofa się czoło lodowca Hansa. Zdjęcie lotnicze jest z roku 1990 i to jest granica lodowca z tego czasu. Kolorowe linie oznaczają kolejne roczne granice cofnięcia. Początkowo czoło lodowca Hansa było dokumentowane w ten sposób, że z dwóch stanowisk na przylądku Baranowskiego i przylądku oceanografów były robione fotogrametryczne zdjęcia. Zdjęcia były robione przez wszystkie miesiące, kiedy było na tyle jasno, że dało się je zrobić, czyli za wyjątkiem okresu nocy polarnej 9 do 10 razy w ciągu roku. W tej chwili na tych na, na Półwyspie Baranowskiego zmontowany jest skaner laserowy, który kontroluje położenie krawędzi lodowca z częstotliwością co dwie minuty. Dane są oczywiście o tyle istotne, że czasem cofnięcie, wyraźne cofnięcie o metry czy kilkanaście nawet metrów zachodzi w ciągu ułamków sekund w postaci tak zwanego cielenia, czyli obrywania się z ściany lodowej. Tu obserwacje dotyczące cofania lodowca, lodowców dotyczą najbardziej wschodniej części Horsundu, tak zwanej Zatoki Brepolen. To jest półwysep Kreskelen, o którym wspominałem, domek paleontologów jest w tym miejscu. W 1900 roku lodowce wschodniej części Horsundu Sięgały do tej linii. I to jest efekt, ta, ta linia jest wzięta z mapy wyprawy szwedzko-rosyjskiej. Następna linia, według której zrobiona jest mapa, to jest rok 1983. A tutaj już cof, cofnięcie jest kilkanaście kilometrów. Ostatnie od 1983 do 1999 do wyniosło, jak widać, pięć, prawie 5 km. Obecnie ta granica jest jeszcze dalej. Ciekawostką jest, że lodowiec Horna, ten, ten lodowiec jest, łączy się z lodowcem na wschodnim wybrzeżu yy, Spitzbergenu. i badania radarowe wykazały, że przejście, ty, połączenie tych lodowców leży poniżej, podłoże skalne leży poniżej poziomu morza. Także jeżeli cofanie lodowców, topnienie lodowców na, w rejonie Horsundu będzie postępowało w takim tempie jak obecnie, to być może do końca wieku te lodowce się wytopią i zamiast... Zatoki będziemy mieli ciśninę oddzielającą Serkap, czy południową część Spitbergenu, od części północnej. Mimo, że ta zmiana wydaje się nie, niezbyt wielka. To może odbić się w niezwykle istotny sposób na warunkach klimatycznych nawet i u nas, ponieważ zmieni się tutaj system budowy w stref wysokiego i niskiego ciśnienia. Na podstawie badań osadów dna fiordu, udało się określić, dokąd sięgały lodowce. Z, które w tej chwili są głęboko w fiordzie na wschodnim brzegu Brepolen. Jak widać, najda, najstarsze, co udało się zidentyfikować z ostatniego zlodowacenia, czyli polskiego zlodowacenia Wisły, sięgało daleko poza współczesną linię brzegową, bo to jest obecna granica. Kontynek, wyspy, gdzie lodowiec sięga około 13 lat temu, no, a tutaj stopniowo rosną, malał. To jest mała epoka lodowa i współczesny, współczesna pozycja lodowców. Kolejne modele, kolejnych opracowań tutaj pozwalają zobaczyć, jak zmienia się sam Lodowiec Hansa. Widać, to jest, są dane z mapy Pilewicera z 1938 roku. To dane ze zdjęć lotniczych, które widzieliśmy poprzednio z 1990. Już widać, jak lodowiec cofnął się bardzo wyraźnie. Tutaj pojawił się właśnie Półwysep Branowskiego, Półwysep Oceanografów. No w tej chwili w tej chwili nie mamy takiego takiego blok diagramu z aktualnej sytuacji, ale jest pomysł co będzie za lat kilkadziesiąt, kiedy lodowce w rejonie Holsundu stopnieją zupełnie. Badania położenia podłoża lodowca Hansa wykazały, że dno doliny, skalne dno doliny osiąga poziom 0 poziom morza 12 km od wylotu w tej chwili doliny. Czyli jeśli stopnieje lodowiec Hansa, to będziemy mieli tu taką wąską, ciasną dolinę o długości 12 kilometrów. W interiorze na północ od około 20 km na północ od Horsundu znajduje się taka potężna do, kopuła lodowa, największa na, w południowej części Spitsbergenu, zwana Amundsenisen. Jest to pole y, lodowcowe, z którego wy, wypełza szereg lodowców w kierunku zachodniego wybrzeża. W kierunku wschodniego nie, ponieważ pasmo to pasmo główne, pasmo górskie jest za wysokie. Badania szczegółowe badania tego obszaru spowodowały, że tak możemy sobie tak wyobrazić wygląd Amuncenisen w momencie kiedy stopnieją lodowce. Wysokie to pasmo graniczne, tutaj pasma gór, czy gór oddzielających kolejne doliny lodowców schodzących do zachodniego wybrzeża. Na obszarze Amuncenisen stwierdzono pod, pod powierzchnią, pod lodem, czyli na granicy gruntu występowanie jeziora czynnego, aktywnego, wypełnionego wodą, podobnie zresztą jak znany jest szereg takich jezior na Antarktydzie. Natomiast jest to pierwsze jezioro zidentyfikowane na Spielbergenie. No i ostatnia rzecz może w większym stopniu. Widowiskowa niż nadająca się do obserwacji ilościowych, to są zorze polarne. Obserwacje ZUS prowadzone są systematycznie. Przez szereg lat były występowanie ZUS było rejestrowane przy pomocy tzw. All sky kamery, czyli kamery obejmującej całe cały nieboskłon jeśli tylko była pogoda to automat albo obserwator kamerę włączał obserwacje zus są związane z, z badaniami tak jonosfery ponieważ są one odbiciem burz magnetycznych związanych z plamami na słońcu i zachodzącymi i przenoszącymi się do najwyższych warstw atmosfery w tej chwili nie mają one te burze magnetyczne takiego wielkiego znaczenia dla łączności radiowej, ale w tym czasie kiedy łączność radiowa odbywała się wyłącznie na falach długich i średnich, to występowanie mżur praktycznie było równoznaczne z całkowitym zanikiem łączności radiowej. Z czasem taka, taki okres burz był dosyć długi. Stacja miała przerwy w łączności z krajem. No, maksymalnie było to 3 miesiące. Badania na Spitsbergenie są dokumentowane licznymi publikacjami. Nasz Instytut wydał dwa tomy bibliografii dotyczących badań Spitsbergenu w ogóle i badań arktycznych, ale tylko wiążących się powiedzmy Spitzbergen z Antarktydą za lata 1930, czyli od początku pojawiania się polskiej literatury spitsbergeńskiej do roku 96. To jest prawie 2400 pozycji i następny tom za, za lata 97 do 2006, które obejmują 1800 w przybliżeniu pozycji. Następne tomy już się nie ukazały, ponieważ cała literatura jest gromadzona w bazach internetowych. No i to jest ostatnie, ostatnie lub pierwsze spojrzenie na... Horsund, y, horyzont zamyka pas po Sofie Kamen, góry ograniczające od wschodu lodowiec Hansa, a na, pierwszym, y, na pierwszym planie y, jeden ze statków dowożących y, wyprawy na Spitsbergen i czoło lodowca Hansa. Dziękuję bardzo.